Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś moim gościem jest Wojtek Jusiel. Wojciech Jusiel, 34-letni przedsiębiorca, właściciel studia treningowego we Wrocławiu, kolekcjoner sportowych samochodów, m.in. McLarena 570 GT, AMG GT R Pro, BMW M8, kilku 911, kilku G63, Audi R8, Nissana GTR, AMG GTS, M3 Competition, M5 CS i wielu, wielu innych sportowych aut, o których więcej opowie sam właściciel w dzisiejszym materiale. Witam. Wojtka znam już całkiem sporo. Dwa lata, czy może ponad dwa lata? Ponad dwa lata też. Znamy się, jakoś tak się spisaliśmy i dwa lata temu zrobiłem jeden, drugi, trzeci film. I czwarty film z jego samochodami. Dużo było tych aut, ciężko jest pamiętać, a Wojtek ma ich dużo, dużo więcej. I o to, czy ciężko jemu też wspamiętać swoje własne samochody, będę go pytał. Powiemy wam też, czym Wojtek się zajmuje. Między innymi tym, co jest w sumie za nami, to znaczy jesteśmy nielegalnym biznesem. A gdzie się znajdujemy w sumie? Pod siłownią. Tak, Wojtek prowadzi siłownię. O siłowni i o samochodach porozmawiamy w tej czarnej G-klasie 6.3. Nie najgorzej. Jedziemy. O! Jaki ciekawy Uber. No dobrze. Ha, ha, zabaweczka. Jest. Tutaj nigdy nie jechałem z taką prędkością, bo Wojtek ma swoją siłownię, o którą zaraz też chciałbym Cię wypytać. No bo to jest w sumie ciekawy temat, patrząc na to, co teraz się dzieje w Polsce. Patrząc na sytuację, jaka panuje. No sytuacja jest taka, ja bym powiedział, bardzo mocno nieciekawa. Oczywiście nie będę tutaj dramatyzować i mówić, że biznesy bankrutują i tak dalej. Oczywiście no, nie jest lepiej. Nie jest lepiej, tak, ale z punktu widzenia tego, czym przede wszystkim się trenerzy zajmują, tak, no bo musimy rozdzielić sobie, że praca trenera, trenera personalnego, trenera przygotowania motorycznego, a prowadzenie swojej siłowni to są dwie różne rzeczy, tak? Biznes trenera personalnego, no to jest wykonywanie rzemieślniczej pracy, treningów personalnych, jeśli śmieję, od 6 do 22, czyli tak jak klientom pasuje. I jeden biznes jest skalowalny, drugi nie jest skalowalny, tak? Czyli jak jesteś trenerem, no to tyle, ile sobie wypracujesz godzin, tyle zarobisz, tak? Tylko my teraz dochodzimy do pewnego takiego absurdu, patrząc na tą sytuację, która się dzieje, że siłownie i fitnessy mają być zamknięte, tak? A co z tym, czym zajmuje się trener personalny, czyli pracą w studiu treningu personalnego, czyli obiektem, który ja mam, tak? Z reguły jeden na jeden, tak? Z jednym... Przede wszystkim jeden na jeden, ewentualnie trening w parach, tak? I teraz trening personalny żadnym rozporządzeniem obecnie nie został zabroniony. Absurd jest taki, że studia treningu personalnego są tak samo nękane, w cudzysłowie nękane, jak siłownie, gdzie prowadzony jest zupełnie inny rodzaj usługi. I tutaj już nie chodzi o to, czy ty masz prawo wykonywać swój zawód, bo masz prawo jako trener personalny, tak? Aczkolwiek wiesz, no wiadomo, że lepiej jest to robić trening u kogoś w domu, no bo tam policja ci nie wparuje, chyba że sąsiad cię podpierdzieli, to też ci przyjadą, tak? No bo znam takie sytuacje. Natomiast jak pan policjant ma rozróżnić, czym jest studio treningu personalnego, a czym jest siłownia? Panowie policjanci, jak będą przychodzić do studia treningu personalnego, które nadal powinno móc funkcjonować, tak? Ty się wylegitymujesz i tak dalej, ale to i tak odstrasza klientów. Największy spadek liczby klientów jest z powodu strachu, że przyjdzie policja, ktoś dostanie mandat i będzie później ciągany po sądach. Praca trenera to jest praca nauczyciela, tylko takiego od WF-u i trochę bardziej ekskluzywnego, tak? To jest WF dla dorosłych z pieniędzmi, nie? No, tak to trzeba nazwać. I to nie są moje słowa, ale są bardzo mądre i dlatego używam też tego sformułowania. Natomiast ja jako nauczyciel pracowałem od 13 roku życia. Wcześniej była korepetycja z matmy, z fizy, z chemii, takie tam pierdoły. Okay. Więc pewnego rodzaju sposób tłumaczenia treści miałem już wyuczony. Tak. Więc ja potrafiłem się komunikować z ludźmi tak, żeby zrozumieli, co chcę im przekazać i czego ich chcę nauczyć. Więc miałem taką bazę zrobioną, tak? No bo to nie było tak, że ja miałem jakiś przestój, tylko jako korepetytor pracowałem do 22 roku życia.
Więc cały czas gdzieś był ten element pracy nauczyciela w tym wszystkim. Dojechaliśmy teraz do salonu Porsche. Masz jakiś Porsche? Na pewno masz. Znaczy ja wiem o 9... Nie, już nie ma 911. Nie, no mam dwie. Mam dwie 911. Mam Carrera 4, Cabrio. Panamera, teraz druga idzie. Zamówionego mam Taycana. O tym nie wiedziałem. A widzisz, no, tym się nie chwaliłem, bo to elektryk. Ale no, przetestujemy. No. Co jeszcze? No Macan, żony. Pokażemy wam dzisiaj. Lecimy teraz na kawę i jak już po tej motoryzacji troszeczkę zalążka, to... I potem smutny element, czyli po fakturę za serwis. I potem przejdziemy do motoryzacyjnego tematu, bo no. Kilkadziesiąt samochodów to jest o czym rozmawiać. No, parę jest. Kawka wypita, jedziemy dalej. Porsche, centrum Wrocław, ma taką kawę 9 na 10. Naprawdę fajna. Powiedz mi, masz kilkadziesiąt samochodów. I to sportowych, takich premium, naprawdę premium, G-Klasa 6.3, CLS 6.3. Grand Cherokee SRT jest chyba jednym z takich low budget samochodów u Ciebie. Jakim cudem? O co chodzi w ogóle? Jeszcze M2, no bo wiesz, no samochody zarabiają na siebie, no po prostu zarabiają, więc można zrobić ich troszeczkę więcej czasem. No dobra, ale w ogóle dlaczego motor akurat taki... Biznes aut wszedłeś. Pierwszym akurat moim samochodem był kupiony Jeep SRT, tak? Czyli potrzebowałem dużego rodzinnego SUV-a, no, który powiedzmy jeździ, tak? W cudzysłowie. No, odpycha się nieźle. Odpycha się nieźle. No i to był taki pierwszy strzał, no bo ja wyrwałem go jako okazję, bo to była demówka z salonu i tam naprawdę no, był gruby rabat, tak? Był gruby rabat i tak jak powiedziałeś, że tych samochodów jest sporo, no to ja nigdy nie kupuję samochodów pazernie, nie znajdując odpowiednio fajnej okazji, tak? Czyli ja cały czas szukam korzystnej opcji, tak żeby auto na przykład nie straciło na wartości, tak? Czyli na przykład biorę demo, które już ma w postaci naliczonego rabatu, tą utratę wartości wyeliminowaną, tak? Ale wracając do tego, co przed chwilą mówiłem, jeśli kolejne przepisy WLTP będą takie, jakie są, tak, i będą doliczane te kary emisyjne proporcjonalne do nadwyżki emisji CO2, czyli tyle, o ile przekroczony jest procentowo limit, tyle jest kary, no to kary będą tak duże, że samochody, które w tym momencie posiadam, pójdą wartością do góry, mimo że to będą auto używane. Ja nie lubię przepłacać, tak? Nawet jeśli to jest okazja, bo brakuje samochodu, to nie znaczy, że ja po prostu będę kupować pod wpływem emocji pewne samochody, tak? Oczywiście ciężko jest to opanować i nie będę mówić, że czegoś nie kupiłem nigdy pod wpływem emocji, a co nie zmienia faktu, że i tak staram się w miarę rozsądnie podchodzić do tego. Tak samo jak ktoś siedzi troszeczkę w motoryzacji, no to wie, że na auta ze stoku, tak, czyli powiedzmy zamówione przez salon albo które lądują u importera bezpośrednio, teoretycznie są większe rabaty, tak, no bo samochód stoi, to nie jest twój własny konfig, więc oni chcą to szybko wypchnąć, więc mogą na przykład zrabatować bardziej. W obecnej sytuacji, jeśli chodzi o auta sportowe, wcale tak nie jest, bo ich tak brakuje, że polityka rabatowa w większości marek zmieniła się. Nie będę mówić na jaką, no bo nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, natomiast zmieniła się na pewno na gorsze, czyli nie ma już, ja się śmieję, rabatów na poziomie 20-30% na auta sportowe. No bo zbyt duży popyt jest też. No, to jest na pewno wynik. No, to swoją drogą, ale chodzi o to, że po prostu auta stokowe często mają dodatki, których ludzie by totalnie nie wybrali, tak? Do czego zmierzam? No na przykład w G-klasie akurat masz Burmestera, tak? Ale on jest w pakiecie Premium Plus, który tam kosztuje no, przy tym samochodzie nieduże pieniądze, tak? Więc i tak to się bierze, bo to się opłaca, tak? Natomiast ja nie widzę sensu po prostu płacenia za coś, co nie jest użyteczne i jest no przepłacone, tak? Ja nie lubię płacić za luksus, którego nie docenię i którego wartości nie zauważam bezpośrednio. Bo można zrobić konfig samochodu za kwotę X, a można zrobić zazwyczaj, jeśli patrzymy na auta sportowe, luksusowe, za kwotę 1,5X. Tak? Najlepszym przykładem jest 911 Porsche, mi się wydaje. Tam jest najwięcej takich dodatków, które można zrobić, czyli można kupić zwykłą Carrera za jakieś 560-580 tysięcy, tak? Z napędem na tył oczywiście.
a można, że tak powiem, tak ją dopakować felgami, kolorami, przeszyciami, indywidualizacją Porsche Manufacture i tak dalej, że ten samochód będzie kosztować 750 tysięcy, tak? No i masz ćwierć bani w samym wyposażeniu. Tak, którego tak naprawdę... Nie doceniasz? Nie docenisz, bo to jest auto, które ma dawać pewnego rodzaju frajdę z jazdy, a nie mieć unikalne, robione żółtą nicią przeszycia, kolorowe pasy, żółtą tarczę stopera. Natomiast oczywiście są osoby, które no, mają potrzebę konfigurowania w ten sposób, no i będą to oczywiście robić, tak? Nikim nie może tego zabronić. Natomiast ja nie widzę potrzeby konfigurowania w ten sposób niczego, tak? To jest mój punkt widzenia i dzięki temu no, idzie skonfigurować wbrew pozorom auto, które wydaje się potencjalnie bardzo drogie. Za niewielkie pieniądze. Rozsądne, tak? Rozsądne pieniądze. Po to się kupuje auto sportowe, w moim przekonaniu, żeby mieć pewnego rodzaju przyjemność z jazdy i emocje z tym związane. Oczywiście są samochody, które się kupuje wizytówkowo, tak? No ja się śmieję, że najlepszym przykładem wizytówkowego auta jest G-klasa, tak? Bo to jest auto ciężko dostępne, wbrew pozorom komfortowe, jeśli chodzi o środek, tak mi się przynajmniej wydaje. No to tutaj jest... siedzisz, czujesz się jak... Gdybym nie wiedział, czym jadę, to pomyślałbym, patrząc tutaj, to, znaczy, to jadę jest... S-ką, albo przynajmniej co najmniej E. To jest E, to jest wyposażenie E-klasy no w środku. Właśnie. Wszystko, co masz tutaj, to jest tak samo, jakby była E-klasa, nie? Ale mówisz, że sportowe auto kupuje się dla frajdy z jazdy przede wszystkim, czy wygody. No ale iloma swoimi auto, bo masz bardzo dużo samochodów, iloma jeździłeś, tak? Powiedzmy, że znajduję czas, tak? Abstrakcyjnym jest dla mnie, mając tak dużo samochodów, znajdować czas, żeby frajdę z jazdy czerpać z każdego z nich. Ale miałeś tak, że... A czy ja miałem na przykład taki... To nie był, nie jest ten rok, to nie był poprzedni rok, tylko jeszcze wcześniej, rok wcześniej, kiedy tak naprawdę dopiero, no, nazwijmy to, odkrywałem sobie w sobie pasję do motoryzacji i po prostu radość z tego rodzaju hobby. No bardzo dużo jeździłem po Polsce i szkoliłem, tak? I wtedy sobie wymieniałeś auta? Tak, wymieniałem auta, jeździłem długie trasy, tak? Ja wtedy zrobiłem w ciągu roku około 60-70 tysięcy kilometrów, tak? Piękna G-klasa. Teraz mamy małą przerwę. No i to też kolejne auto, które akurat mogę wam pokazać. Macan S. Akurat teraz żona Wojtka jeździ tym autem. Dlaczego na przykład nie inwestujesz w takie auta na zasadzie 1 000 000 zł, 1,5 miliona, 600 tysięcy wartości, a nie jakieś Fiaty Tipo, Dacie na wynajem? Nie byłoby to finansowo lepsze? A czy bardziej to obliczyłeś, czy chcesz mieć większy spokój? No, dlaczego akurat powiem tak, auta no, premium? Jest zupełnie inna utrata wartości, jeśli chodzi o auta klasyczne, a jeśli chodzi o auta premium, tak? Mhm. Najlepszym przykładem jest tutaj moja 911 Cabrio, która w ciągu roku straciła 26 tysięcy złotych na wartości. Czyli jakieś 2%. No, 2-3, pomiędzy 2-3%. Taka była utrata wartości na 911. No i to jest na poziomie wyceny Eurotaxu, tak? No i ja wiem, że do tej pory miałem co najmniej 3 zapytania o sprzedaż tego samochodu, tak? No bo 911 brakuje strasznie. No a ja się śmieję, że mój zaufany sprzedawca w Mercedesie powiedział mi, że jak zaczyna się kryzys, no to ludzie kupują S-klasy, no i żadnej S-klasy się nie kupi w tym momencie. Zresztą bardzo mało jest Mercedesów do kupienia. Tak samo jeśli chodzi o Porsche, no to można co najwyżej kupić Taycana, Panamerę w hybrydzie albo zwykłego Cayena, tak? No to... A dlaczego tak jest taka zależność? Ludzie się zabezpieczają, czy... No, znaczy, nie można tego zabezpieczeniem nazwać. Nie, tutaj mamy paradoks nadmiernego popytu w stosunku do możliwości produkcyjnych, tak? Ale powinno być na odwrót chyba. Znaczy powinno być na odwrót, ale patrząc na to, co się dzieje, jakie informacje do mnie docierają, to jest tak, że po pierwsze brakuje surowców, w tym półprzewodników do produkcji mikrochipów, więc produkcja została zmniejszona na poziomie wszystkich aut, to nie tylko sportowych. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to są właśnie kary za emisję, więc no, producenci na pewno sprawnie manipulują produkcją w danym kwartale bądź roku, żeby te kary emisyjne płacić jak najmniejsze. Mhm. Wiadomo, że od nich nie uciekną i tutaj też na pewno będzie zwyżka, jeśli chodzi o ceny. Natomiast dochodzi nam jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim, no to
ten potencjał dotrzymania wartości, tak? No, każda osoba, która chociaż troszeczkę siedzi w motoryzacji, wie, że Porsche trzyma wartość. No, szczególnie ja na przykład patrzę na klasyczne samochody Porsche, 20-30-letnie Carrery 964 albo wiesz, takie rzeczy. Takie auta trzymają wartości i fajnie, że z nowych samochodów tak samo. Ta utrata wartości, no tak jak powiedziałeś, to jest znikoma, a wręcz przeciwnie. Wiesz, no oczywiście, że starsze samochody też trzymają wartość, no, zwłaszcza jeśli chodzi o Ferrari bądź Porsche, tak? Natomiast to jest też tak, że są pewne warunki zachowania gwarancji, tak? W Porsche chyba możesz przedłużać z roku na rok gwarancję do przebiegu 150 tysięcy kilometrów. Tak mi się wydaje. Nie chciałbym gafy powiedzieć, ale wydaje mi się, że takie są warunki gwarancyjne. Natomiast na przykład w Ferrari tą gwarancję możesz przedłużać przez 12 lat, ale do przebiegu tylko 80 tysięcy kilometrów. Okay. I teraz większość używanych Ferrari, które można kupić w tym momencie na rynku polskim, to są albo auta sprowadzane ze Stanów i Kanady, albo z Dubaju, gdzie jest bardzo duży problem, żeby uzyskać na to finansowanie, no bo nie jest tajemnicą, że wszystkie auta ja leasinguję, nie kupuję tego za gotówkę. Jak to? No tak to. To ty żadnego auta nie masz? Wszystko banku? Wszystko banku jest. A właśnie, a wykupujesz? Tak. Z wykupem, z zamiarem wykupu? Inaczej. Skończył mi się akurat pierwszy leasing na Jeep SRT. Wykupiłeś? Nie. Przedłużyłem umowę, robiąc leasing na wykup. Rozumiem. Aha. Rata zmalała mi o połowę i to jest dla mnie ok, tak? I nie mrozisz gotówki? Nie mrożę gotówki. No mówię, no auto kosztuje mnie bardzo nieduże w tym momencie pieniądze za to, jaką to jest użyteczność mi ono daje. Powiedzmy, że rata w tym momencie za ten samochód jest na poziomie Fiata Tipo. Może ciut więcej, tak? Ale chodzi o coś innego. No, Jeep SRT to jest już w tym momencie naprawdę unikatowe auto, dlatego że nigdy więcej nie będzie Jeepa SRT w Europie. I to jest oficjalna informacja przecież od Jeepa, że Grand Cherokee nowy, który powstaje... europejska wersja. Tak, to jest europejska wersja. No, Grand Cherokee więcej w Europie już nie będzie z takim silnikiem, no bo kary emisyjne no spowodowałyby, że po prostu ten samochód nie byłby opłacalny dla producenta. SRT, o którym mówimy, to jest najtańszy, M2 jest chyba jeszcze tańszym samochodem. Wiesz co, SRT, patrzymy na wartość katalogową, czy... Wartość katalogową. No to M2 chyba. A czyli tak, M2 jest tańsza. A35 jeszcze AMG jest tańsze. A najdroższe auto? Tak, żeby widzowie mieli jakiś przedział. Najdroższe auto... Tak katalogowo, tak? No to na pewno będzie McLaren 570 GT. Tak? Jaki jest twój cel? Nie wiem, chcesz dojść do jakiegoś auta, czy masz po prostu nie, tak, że... Nie, absolutnie. To wiesz co, no tutaj absolutnie nie chodzi o... Sky's the limit. Nie, też ja sobie nie stawiam celów motoryzacyjnych, o tak ci powiem, tak? Jak ktoś mnie ostatnio pytał, po co ja to wszystko kupuję i tak dalej, to tak... Szczerze zupełnie odpowiedziałem, że zakup każdego kolejnego auta to jest dla mnie pewnego rodzaju czynnik motywacji, żeby wytrzymać w skupieniu w pracy zawodowej, tak? Czyli po prostu ciągle robię to, co robię, żeby nie luzować sobie w żaden sposób. Aha. Oczywiście ktoś mi powie, że jestem psychopatą albo że to nie jest normalne, że każdy potrzebuje odpoczynku i tak dalej, ale no właśnie taki aspekt hobby motoryzacyjnego napędza mnie do tego, żeby po prostu ciągle robić to, co robię na wysokich obrotach, tak? No i tak. Udaje mi się to. Tutaj nie ma limitów, bo zawsze się znajdzie jakieś auto do kupienia, natomiast powiedzmy, że w tym momencie szukam, tak jak mówię, okazji, tak? Nie kupuję wszystkiego jak leci, tylko kupuję coś, co faktycznie ma jakąś swoją unikalną wartość. Tak jak właśnie ten McLaren 570 GT, tak jak AMG GTR Pro, tak jak takie klasa, tak? To są auta... Właśnie GTR Pro, zapomniałem w ogóle, chwaliłeś mi się kilka tygodni temu. Jakie kilka tygodni? Tydzień temu, tak? To było tydzień temu, więc... Ale tak, zapomniałem, bo tylko o GT się pamiętałem, ale tych aut jest ja pierdzie... A to GTR Pro jest najdroższy? Czy nie, McLaren jest, nie, jest McLaren jest droższy, mam ten. Ja pierdzielę. Ludzie lubią cyferki, dlatego często to poruszam. Ja wiem, ale na spokojnie. Wiesz, to jest właśnie ciekawostka, że
GTR Pro się wydaje, że jest mega, mega drogim autem. A jest niewiele droższy od GTR-a zwykłego? Wiesz co, to zależy, bo tam kupujesz pakiet Pro, który kosztuje bardzo duże pieniądze, tak to było w konfiguratorze, natomiast po prostu w podstawie dostaje się pewne rzeczy, nie? Wojtek, o to nie spytałem Cię nawet prywatnie, więc jestem ciekawy. Bardzo ciekawy, bo większość pytań, które tu zadaję, czy rozmowa, jakby my prywatnie między sobą rozmawialiśmy i to jest takie jakby pytanie z mojej strony retoryczne, ale dlatego, żebyście Wy, widzowie, zrozumieli. Ale tego nigdy Ci nie zadałem, a jestem bardzo ciekawy, czy był, i jeżeli tak, to jaki samochód był Twoją największą porażką, wtopą motoryzacyjną na zasadzie, teraz sobie myślisz, kurczę, mogłem nie kupować tego auta. Powiedziałbym, że Alfa Romeo, Giulia Quadrifoglio, była taką troszeczkę największą wtopą. Poważnie teraz mówisz? Mówię poważnie, dlatego, że ten samochód ma jedną taką, powiedziałbym, wadę. A czyli to nie jest wada, bo to jest cecha charakterystyczna tego samochodu, ale jednocześnie wada, że on nie zaczyna brzmieć, dopóki nie włączysz trybu race, nie? A tryb race w Giulii Quadrifoglio wyłącza Ci od razu kontrolę trakcji. Więc no, musisz być mega skupiony i musisz mieć bardzo duże umiejętności, żeby opanować te 510 koni z napędem na tył. Czy tak? To jest wadą? Wiesz co? Dla Ciebie. Zależy od pogody, nie? Okay. Zależy od pogody i no, tego... Są też inne tryby. No oczywiście, tylko brzmi na nich jak kosiarka, totalnie, tak? I teraz idąc dalej tym tropem, tak, no to tutaj bym się pokusił o jeszcze jedną rzecz. No wiadomo, jak to jest z Alfą, nie? Alfa dała znać, że jest Alfą, czyli rozłożyła się na łopatki po pierwszych 200 km, nie? Padł tylny dyferencjał. Po 200 km jazdy auto musiało wrócić do serwisu i miało wymieniane podzespoły. Także... Ten stereotyp już tak pięknie został zatuszowany, a tu jednak w Twoim przypadku mimo wszystko. Tak było. To, tak było. Po 200 kilometrach Alfa, że tak powiem, się rozłożyła. Nie? Nie kupiłbyś drugi raz. Drugi raz bym nie kupił Alfy. Nieważne, co by to było, nieważne, jaka to by była oferta. Świetnie się prowadzi. Ma naprawdę genialny układ kierowniczy, jeśli chodzi o wyczucie i dokładność. Jak to chyba jest tradycją we włoskich samochodach, natomiast no, to, co ja lubię w samochodzie, no, to przede wszystkim dźwięk. No, musi samochód musisz mieć. Słyszeć, czym tak? Mówisz, rozumiem. No i tam, dopóki nie wrzucasz trybu race, no to... Nic się nie dzieje. Totalnie się nic nie dzieje. Ku końcowi, już zmierzając, bardzo Ci dziękuję, Wojtku, za z tej strony, za całą rozmowę. Mam nadzieję, że ten wywiad dla Was był bardzo, bardzo wartościowy. Ja również kilku ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Zapraszamy do obserwowania naszych Instagramów. Wszystko też w opisie będziecie mieli. No i co najważniejsze, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych, równie wartościowych materiałów. Dzięki jeszcze raz. Proszę. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.